kuchni nalał sobie kolejnego drinka i spojrzał na komplet mebli z sypialni stojący przed domem. Materac był nagi, pościel w biało-różowe prążki leżała na komodzie obok dwóch poduszek. Poza tym wszystko pozostało mniej więcej takie, jak w ich sypialni. Szafka nocna i lampka po jego stronie łóżka, szafka i lampka po jej. Jego strona, jej strona. Zastanawiał się nad tym, sącząc whisky. Oto pierwsze akapity ze zbioru Raymonda Carvera, o czym mówimy, kiedy mówimy o miłości. To drugi zbiór opowiadań z 1981 roku. Prozaika, który właściwie pisał tylko krótkie formy, czyli opowiadania. Ale te krótkie formy zapewniły mu czołowe miejsce w amerykańskiej i światowej literaturze. Nie będę tutaj streszczał żadnego z tych opowiadań, bo nie taka rola tych moich opowieści, ale właśnie chciałbym zachęcić do tego, że nie tylko powieści rozbudowane z wielowątkowymi fabułami mogą wciągać, mogą czynić to także i opowiadania, pod warunkiem, że są dobrze napisane przez mistrza, który obserwuje rzeczywistość w specyficzny, własny sposób i w taki specyficzny, własny sposób przelewa je na papier, dając tym samym coś, z czym nie zawsze możemy się spotkać w powieści. Kilkanaście opowiadań tutaj, niektóre dłuższe, niektóre krótsze, nawet dwustronicowe, to doskonały przykład tego, jak Carver buduje swoje historyjki i jak właśnie dociera do czytelników na różne sposoby, budząc ich emocje, nie pozostawiając ich w żadnym wypadku obojętnym wobec tego, co dzieje się tym bohaterom, a dzieją się rzeczy dziwne, dzieją się rzeczy zaskakujące i wciągające. Na bazie niektórych jego opowiadań został nakręcony hollywoodzki film Na skróty, a więc na pewno jest w tym duży potencjał, ale każdy z czytelników musi go odkryć na swój własny sposób. Przeczytać, przeżyć i wracać. Bo do tych opowiadań, tak jak do dobrych wierszy, co jakiś czas lubię sobie powrócić. Do tego też zachęcam. Dziękuję za uwagę.